Siemaneczko, z tej strony Yoshi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle jest ze mną niezastąpiony ładowacz Majster. Witam bardzo serdecznie. Podniósł widy do góry. Dobra, ja siadam do Jelonka, bo wywozimy w końcu ten serek, który się narobił. I Majstru tu zaraz jako brucę to będzie ładował ten. Wow! Przez ten śnieg, żebym się chłopie nie wygrzmocił. No, Majstru, weź sobie tam już przygotuj jedną paletkę. Ja jadę do Dino, nie? Do Dino. Nie tu, wiem. Tu akurat po sąsiedzku Dino skupuje te. Dino skupuje serek, także akurat nam się udało, że niedaleko muszę dojechać. Ja sobie tylko zarzucę kamerę ze środka, żeby mi było łatwiej. Dobra. Dobra, i lecimy. Sklep Dindo. No to dobrze, to na Dindo wywozimy. Tylko gdzie tu się wjeżdża do tego Dindo? Chyba tu jest wjazdek. Dobra. Tu żebym pana nie przejechał, bo później będę miał większe kłopoty. O, tu u nich też jakiś John Deere stoi. Proszę ja ciebie, zasypany. No tak to jest, jak się nie ma pługa, to się nie odśnieży. No myśmy w tym roku musieli poprosić firmę, która nam przyjechała i, że tak powiem, odśnieżyła troszkę gospodarstwo. Dobra, tu jest ten, tu jest chyba, o, jest, dobra, elegancko. No Majstru, 38 tysięcy, czyżbyśmy spłacili kredyt z kurnika? W tym momencie. No to z elegancko. No to jak widzicie, kurniczek wyszedł na zero po tym skupie sera, a wszystko resztę... To Majstru, to weź od razu te trzy dychy przelej tam do tej firmy, żebyśmy już nie mieli zadłużeń. Nie? 30 czy 35, ja nie pamiętam ile tam było. 29. Aha, no widzisz. No to weź od razu pospłacaj to, żebyśmy nie mieli zadłużeń. Natomiast resztę, no elegancko, setki od pożyczek spłacone, to jest super. Natomiast teraz wszystko, co zarobimy, to już jest, że tak powiem, nasze, gdzie ja jestem bardzo ukontentowany tym, z racji tego, że pracujemy już na czysty rachunek, nie? Pomimo, że poczyniliśmy sporo inwestycji i tak dalej, udało się to wszystko odrobić. Tylko czekaj, ja muszę pasy z tej przyczepy porozpinać i czekaj, ja ci ją ustawię jakoś chyba tak. Dobra? Czekaj, już ci lecę pasy rozpiąć. Czekaj. No, kładź. Ja tu pasy porozpinam. Dobra. Załaduj, Majstru, załaduj. Ale elegancki paleciak. Elegancki paleciak ogarnięty, pożyczony, więc można się bawić, elektryczny. Dojedziesz tam, do szady? Daj, żebym się nie zawiesił za ten śnieg. No bo dobra, to wezmę. No możesz wziąć tam. Co to przeszkadza? Fajnie, że ma te regulowane łopaty, bo można sobie i z czoła brać paletę i z boku, nie? No, to jest game changer. Game changer, no. Dobra. Nie będziemy was przynudzać ładowaniem palet. Jak skończymy ładować palety, to jeszcze wam pokażę, ile zarobimy i lecimy, bo nas czeka w domu bardzo ważna robota z racji tego, że mamy kawałek swojego lasu do wycięcia. Dlatego będziemy działać dzisiaj głównie przy drewnie. Dlatego widzimy się po krótkiej przerwie. No, widzimy się po krótkiej przerwie. Większość palet już załadowana. Ostatnią teraz Majstru delikatnie, że tak powiem, właduje nam na przyczepkę. Hopa. Majstru, w prawa. Weź ją dosuń trochę. Albo nie, dobra, ładnie siedzi. Tylko nie wiem,
A, pasek tak mnie złapał. Dobra. Może nie spadnie. Pojadę powoli. Zostaw tam maszynę. Majstur, ty już bierz taksówę i leć. Ja ty odwiozę im tego widlaka tam. A, no to dobra. Odwieź im widlaczka. I ten. I... Grajsz co po drodze publicznej będzie widlakiem zapylał. Majstro, ja jeszcze po drodze, jak będę wracał z tą przyczepą naszą, wiesz, to zatankuję John Deere'a, bo ma mało paliwka, wiesz? To od razu go elegancko zatankuję. Dobra, i lecimy durś. Dobra, czekaj, bo ja tam do Dindo. A ty gdzieś dalej tam tego widlaka pożyczałeś, nie? Tak. No to dobra, to ja tu do Dindo skręcam. Hopa. I lecimy. Dobra, no i sprzedajemy, zobaczymy, ile zarobiliśmy, majstro. Mamy 11 koła. I z tych palet będzie jeszcze, uwaga, chłop, 40 tysięcy, majstr, prawie. Elegancko, nie? Opłaca się te krówki hodować i ten serek robić. No, powiem ci, że jest ładny zarobeczek. Halo, halo, majstru. O, pani mi wlazła w ciągnik. Halo, proszę panią, proszę mi w ciągnik nie wchodzić. A, bo pani do sklepu, to musi mi pani w ciągnik wejść. No super, super. Dobra. Dobra. Lecimy po paliwko, tutaj elegancko. I jak zatankuję paliweczko, to... Lecę na farmę. Tu koło tego. Koło. Fotoradaru trzeba zwolnić. Ops. I sobie elegancko dojadę, że tak powiem, na stację benzynową. A zajadę od tej strony, może mi nikt krzywdy nie zrobi. Dobra. Halo. O, halo. O, halo, halo. No majstru, coś ci ten... Zasięg zgubiłeś. Zasięg zgubiłeś. No widzisz, no to dobra. Ja sobie tak myślę, coś przerwało połączenie. Ja sobie myślę, dobra, to tu jakby odcinek nagram dalej. No jak nie będzie połączenia z majstrem, no to trudno, ale widzę, że już złapałeś zasięg, no to jest elegancko. Dobra, ja ci powiem tak, lecę do nas na farmę. I co, lecimy z tym drewnem, nie? Jasne, na luziku tutaj wpadaj. No. Dobra, odstawię Yondera, bo my pojedziemy z Eturkiem i tym i New Hollandkiem, nie? Tak. No, nie ma co John Deere'a ciężką maszynę pchać pod takie, że tak powiem, roboty leśne, bo tam naprawdę nie będzie co ciągać za dużo, bo my tam kilka drzew dosłownie zetniemy 5, maksymalnie 10, żeby sobie zrobić po prostu zapas drewna na przyszły rok, na zimę, bo w tym roku mamy już zasuszane z tamtego roku, także to spokojnie, natomiast jest chwilę wolnego, bo śnieg spadł, nie ma takich robót typowo żniwnych, więc lecimy z drewnem, no w końcu kiedyś to trzeba zrobić, a zima to jest, myślę, taki okres, gdzie to się najlepiej robi, z racji tego, że no człowiek ma więcej czasu ze względu na pogodę i ze względu na temperatury, a do wycinki drzewa nie trzeba mieć jakichś tam kokosów, w zimę też się da rady, podwójne skarpety, kalesony i jazda do lasu, nie, majsteru? Tak, jak najbardziej.
No, także to elegancko wygląda. Dobra, ja tym wiastkiem majstrem wjeżdżam tu koło garażu, bo wiem, że tam jest Zetur. Uważaj! Matko Bosko! Widzę. Policja, łapać go. Widzę. Dobra, no czekaj, ja się tu zmieszczę. Złamię się. Ale to bardzo bliżej. No. Przejdzie. Przejdzie. Łapie! Kierowca, bombowca. Dobra, jadę z tym na tył. Zostawię to gdzieś tam z tyłu. O chłopie, tu cieniutki wjazdek taki zrobili, że trzeba się trochę namęczyć, żeby tu wjechać. No ale myślę, że jakoś na spokojnie dam rady przeciągnąć tą przyczepę. Ach! Dobra. Tu ją zostawię na boku. Ach! No dobra. Mogę odpiąć, ale nie trzeba, no, nie musimy odpiąć. Nie, wiesz co, ja zgaszę tylko jelonka, a światła mu zgaszę, bo szkoda prądów, żeby akumulatory padły. I już lecę naprzód farmy. Prawdziwa zima teraz, co? No, prawdziwa zima, no zasypało nas konkretnie. Na szczęście co się dało, to się trochę odśnieżyło. Co łopatami, to łopatami, jak gdzie przyjechała firma i coś podziadowała, to widać zresztą śladów na zostawiali, bo jeździli w tą i w tamtą tymi ciągnikami. No ale na szczęście wszystko jest ogarnięte. Choineczka stoi, no właśnie mówię, że choineczka stoi elegancko. Majster przybrał słoiki, te żarówki do słoików powsadzał i powieszał na tym. Prezenty dzieciakom zostawił, że jak wrócą z kolonii, to sobie odbiorą i ten. A my co, majstru? No nie ma co się ten, żegnamy się i lecimy do tego, do lasu, żeby tylko nas drzewo nie przewaliło. No. Elegancko. No to w imię ojca i dzida. Majstru, error. Co? My przez te śniegi mamy jechać? Jedź, dawaj. Dobra, lecimy przez śniegi. Matko Boska. Ja tu, chłopie, trochę jadę na ciemno, nie? Nie będę szarżował, bo ja tak mniej więcej pamiętam drogę, ale żebyśmy się do tego stawku nie wpierdzielili. Co, że ten śnieg się nie ugniata tak, co? Fajnie. Czekaj, majstru, bo to gdzieś i tu trzeba było zakręcać. Uważaj, tam z tyłu. Nie, no źle jedziesz, po sąsiadowych polach jedziesz, ty. O! Tak? Tędy. Dobra, czekaj. I tak przysypane śniegiem, to co mu szkodzi? O, chłopie, nie wylejzę. Dobra. Poszedł, dobra. A, no tu jest ten stawek, dobra, jest zamarznięty. A ci powiem, że zima zaskoczyła drogowców, bo polne drogi nie są odśnieżone, no ale... Dobra, no. Czekaj, ja tam wjadę trochę w las bardziej. Dawaj tu z brzega. Czekaj. Ale nie, stój, bo chcę te wycinać tu. Stój. Czekaj, no to tam ze środka chyba wycinamy. Nie, będziemy więcej pola mieć. Jo. Dobra. Dawaj. O! Poszło! No ja się odsunę. O, leci, hop! O kurdi, mol. Dobra, czekaj, wezmę swoją piłę, będę obrzynał te gałęzie. To obrzynaj gałęzie, a ja tnę kolejne. Te takie będzie fikuśne, to nie. O, ten może. Opa, jakie hadre. Nie chcą się obcinać. Na środku pnia. No wiem, ale nie. No to ja już to na kołki pnę. O, takie do pieca wejdą.
Ale sosna taka kiepska do palenia, bardziej no. O, dobra, majstru, eleganckie są. Czekaj, ja podjadę od razu tym New Hollandem. To ten. To będziemy składować do tego. Do łychy pnioki, nie? No tak. Ty, śniegu nabrałem. No, wyżyć. Już właśnie. Ale brzoza, brzoza jest bardzo fajne do rozpalania w piecu, przeważnie do utrzymywania temperatury przez dłuższy czas. A w ogóle do wędzenia, jeżeli chodzi o wędzenie, to... To wszystkie owocowe, wiem. Okry. Ja my te molchy używamy na przykład. Ale owocowe są eleganckie do wędzenia. Weź sobie jakąś jabłon czy coś. O, ci powiem, że chłopie, dość ciężkie te pnioki ładuje, robisz. Bo to chłopie ledwo człowiek nosi. To dwa na łychę wejdą. Tak? Dwa? O. Ale mała to łyżka, ty. No to czekaj. Opa. No to czekaj, od razu z etorem podjadę, bo to trzeba będzie ładować. Tylko jak go odwinąć tu? Tak, próbujesz go garnąć. Tak, to... Pani Maje. Tak, nie, bo się... Chociaż może się nie stoczy, co? Chyba nie. Jak myślisz? Czekaj, zablokuję go na ośce, o. Dobra. No ja próbuję to ładować. No czekaj, To napisz siebie, o. No, ale... Dobra. Ale nic... Nie no, no, najpierw to podjeźdź do tyłu, do przodu, powoli. Fajnie. Dobra, ja ręcznie załaduję jednego, chodź. Pa, chłopie, jaka siła. Weź! Ale strongman, kurwa, strongman! Łop! Patrz, jak mnie spadła felka! Awarian, awarian! Awarian! W realu jakoś łapie to szuczę, ja popnę. Może by ci na łeb nie spadła. Dobra, powoli, powoli. O się panie, co? Roz... No, się zepsuje. No, przechyla już, spadnie. No dobra, czeka. Matko boska, żeby się podłoga nie pogięła. No! Dobra. Właśnie z takimi kamerdolcami. Weź to chłopie ci na krótsze. Ale to jest taki, to jest duża średnica tego, nie? No ja wiem. Dlatego tak to się tam. Nie no, cnę takie, kurde, czeblaszka. Po trzy będziemy wydawać. Dobra, to ty tnij. Ja już będę wrzucał na łychę. Ty majstru, a nie lepiej tak wrzucać na łychę? Nie wiem, nie widzę na razie, czekaj. Wytnę tego. Pa. O, patrz. No, ale to wtedy dwa się zmieszczą, nie? No to dobra, dawaj go tam na górę. Tym turem. Ja potnę. Czekaj, bo ja tu średni operator piły. O, elegancko mi idzie. Jednak, co huskwarna, to huskwarna. Czekaj, bo coś... No, elegancko leci z temacikiem. O, jaki skupiony na ci nie wzywa. No chłopie, ja tu taki full focus, żeby pociąć ładne klocki, że... No bo później to będę musiał łupać siekierą, no to... To przynajmniej sopotnę ładnie, nie? To wiesz, łupał, nie? No to łupał, stał i łupał, chłopie. No co ci poradzę? Coś tam ci pomogę, nie? Dobra, dawaj, już zarzucaj kolejną ten. Opowiem ci, tak. Że jak tam z tymi, a no to tu nie liczy tego, o! No coś tych klocków tu jest, no ładujesz, daj, ja wrzucę. Czekaj,
Nie ruszaj! Nie ruszam. Ja pomysł miałem. Ale lekko, lekko, no i teraz, już do tyłu. Nie podnoś, nie podnoś, jeszcze przy tym. Wolniej na tych biegach, człowieku. Fajnie. Do góry. Aż łapie tak naładował, żeby cię szlak jasny trafił. To się nie męczysz aż tak bardzo fizycznie. Holandzik na małych obrotach to spali malutko, a nie jest jak ten John Deere. Łyka. Co ty... Co ty się John Deere'a mojego chytasz? O, aż przyczepę przechyliło. Ten, co ty się mojego John Deere'a chytasz? To jest chłopie elegancki wóz. Znaczy się elegancka maszyna. Ona chłopie lepiej chodzi jak te wszystkie wasze New Hollandy. O! Dobra. Ładuj go tu. Czekaj, pomogę. O! Ciężki, ciężki. Teraz go obrócę. O! Wrzucaj tam do tyłu bardziej. O! Ja bym. Jest nie za zimno ci w tym krótkim rękawku? A tobie? Czekaj, daj, zarzucę ci. Jeszcze jeden. Nie, to jest głęboko. No. No, dawaj. Czekaj, bo tu trzeba pociąć, nie? Tu trzeba pociąć. Łyżki pełna i... Tak wnioskuję. Chłopie, z tego jednego to będziemy mieć drewna na... Ohohoho. Ze 3 lata. No nie, no gdzie? Z takiego jednego to może... Z 2 miechy opędzi, no maksymalnie. Mniej, mniej, stary, mniej. Mniej? Ale to jest grube, duże drzewo. Ma chłopie 21 metrów świerka. No, to... 50-60 sześciennych metrów w tamtym roku robiłem. No, majstru, ty to ja wiem, że masz... Urwanie gwizdka z tym drewnem. No, jest nienawidzona robota. Nie przyjacie, najbardziej. Czy w lato? Jezu Chryste. No ale co zrobić? Czymś palić trzeba. I że tak powiem, tą sekwencją zakończymy dzisiejszą akcję. Drewno majster tam ładuje elegancko drewno na łychę. A ja się z wami żegnam. Dokończymy to poza odcinkiem. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Na razie, siema!